Mariusz Niziołek, DSF Kickboxing Team. Miałeś dzisiaj okazję na gali Ząbki Fight Night walczyć z Mateuszem Żukowskim, tak, o ile się nie mylę, z Mikołajek, tak. Powiedz, co czujesz po walce? Chyba nie poszło po twojej myśli. Witam serdecznie. No rzeczywiście, walka przebiegła do drugiej rundy, było wszystko pod kontrolą, czyli walczyliśmy tak jak założyliśmy wspólnie z trenerem. No w trzeciej rundzie przydarzyło się nieszczęście, że tak powiem. No i od tego zaczęły się wszelkie kłopoty. No, trzecią rundę przegrałem wyraźnie, więc można powiedzieć, że powinien być remis. Trzecia runda wtedy decyduje. Tu akurat w tym przypadku nie ma żadnych obiekcji, że przegrałem tą trzecią rundę, więc zdecydowanie Mateusz zasłużenie odniósł zwycięstwo. Jesteś jednym z weteranów polskiego kickboxingu. Można powiedzieć, że w pewien sposób jesteś nawet, powiedzmy, legendą, jeśli chodzi o walki. Masz dużą ilość walk stoczonych. Co cię jeszcze trzyma przy tym kickboxingu? No to takie dosyć mocne słowo, legendą. Nie uważam się za legendę. Rzeczywiście mam sporo tych walk stoczonych. No, jestem zawodnikiem znanym w świecie i przede wszystkim w kraju, tak? Zaczynałem od point fightingu przez light contact, teraz realizuję się w full kontakcie. Co mnie trzyma? Ja używam zawsze takiego, lubię bardzo takie stare chińskie przysłowie, że to toczący się głaz nie obrasta mchem. No i ja generalnie wyznaję tą zasadę i staram się cały czas aktywnie uczestniczyć w treningach, no i w zawodach, tak? Dopóki zdrowie będzie i będą chęci, to będę to robił. No nie uważam, że 36-7 lat to jest czas na kończenie kariery. Mariusz, przyjąłeś dzisiaj parę ciężkich ciosów, ale pokazałeś serce tego wieczora. Zdołałeś się podnieść i dokończyć tą walkę do końca. Powiedz, jak ty to zrobiłeś? Jak to się stało, że jednak, wiesz, wielu fighterów w takim momencie już by odpuściło, powiedział, dobra, stary, kończę to, w ogóle nie chcę już, schodzę z ringu, wygrałeś, jesteś lepszy, a ty jednak podniosłeś się i próbowałeś do końca coś zdziałać. No tak, no taki mam charakter, że nie poddaję się do końca, tak? Wiedziałem, że przegrywam walkę, ale co zrobić w takim momencie? Położyć się i nie walczyć dalej? To nie według mojego charakteru. Ja po prostu walczę do końca, no i tak próbowałem. Mogło być różnie, a może bym trafił ja Mateusza w końcówce i wtedy by się losy walki odwróciły. Trzeba próbować do końca. Zgodzisz się, że zawodnika poznaje się po tym, jak wstaje po porażce i dopiero można jego ocenić, a nie tych, którzy idą od zwycięstwa do zwycięstwa i nie zaznali tego smaku porażki? Zdecydowanie tak. W swojej pracy trenerskiej zawsze właśnie używam tego określenia, że słuchajcie, wygrywać to potrafi każdy tak naprawdę, a przegrywać potrafią tylko najlepsi i potrafią wrócić potem na szczyty, tak? Czyli generalnie wyznaję taką zasadę, że dopóki jest siła, jest zdrowie, będę się starał realizować w kickboxingu. Drodzy czytelnicy, Mariusz Niziołek na pewno się nie podda, na pewno jeszcze go zobaczymy na ringu. Tak jak powiedział, zawodnika poznaje się po tym, jak wstaje i my jeszcze nie jeden raz na pewno zobaczymy, jak Mariusz pokazuje charakter wojownika, bo dzisiaj na gali Ząbki Fight Night pokazał charakter wojownika. Jest nam ogromnie miło, że mogliśmy z nim porozmawiać i myślę, że 36-7 lat to nie jest, tak jak Mariusz powiedział, czas na kończenie kariery. On jeszcze może wiele zdziałać i będzie jeszcze na pewno niejednokrotnie dostarczał wam radości. Dziękujemy bardzo, Mariusz, to była niewątpliwa przyjemność. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich czytelników. Mariusz Niziołek dla portalu Fightsport. Dziękuję.